Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bukardi z tej strony. Nowe spotkanie z serii Filiżanka herbaty ze mną. Ja już mam przygotowaną herbatę, telefon w ręce i zaczynamy nasze spotkanie. Te spotkania będą troszeczkę takim nawiązaniem do czasów ze mną, które na pewno, na pewno pamiętasz, ale będą krótsze. Jeszcze bardziej takie luźniutkie, gdzie będziemy rozmawiać o wielu, wielu tematach. Tematach takich bardziej i takich mniej kontrowersyjnych. Tutaj te spotkania będą powstawały bardzo. Tak można powiedzieć spontanicznie, czyli w momencie, gdy uznam, że coś jest bardzo, bardzo ważne, o czym chciałabym ci powiedzieć, coś wyjaśnić, na coś zwrócić uwagę, to po prostu łapię telefon do ręki i nagrywam to spotkanie. Dlatego te spotkania nie będą podzielone na rozdziały, ale w opisie każdego filmu będzie w punktach wypisane, o czym mówię w danym spotkaniu. I uważam, że te nasze takie pogadanki, Warto sobie słuchać wieczorem, już przed zaśnięciem, albo gdy masz taki moment, po prostu na herbatę czy na filiżankę kawy, usiąść sobie, nałożyć słuchawki i wtedy spotykamy się razem. Traktuję te spotkania tak troszeczkę na zasadzie: o, chwytam telefon i dzwonię do ciebie, żeby ci powiedzieć o czymś ważnym. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Dzisiaj będziemy rozmawiać o portalu 99, czyli 9 września. Jak możesz go wykorzystać w swoim życiu? Na co zwrócić uwagę? Temat związany z długami. Długi energetyczne, długi finansowe, czyli takie troszeczkę nawiązanie do artykułu, który napisałam dla ciebie na moim blogu, bokardiomaria.com. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, dlaczego nie warto słuchać rzeczy w trybie przyspieszonym. Wiem, wiem, temat niesamowicie kontrowersyjny, ponieważ większość większość zdanie jest podzielonych, ale jednak większość jest A, tak, słuchaj w trybie przyspieszonym, bo wtedy szybciej i więcej ogarniesz. Będziemy rozmawiać będziemy rozmawiać o wyroczniach, czyli yy, o tych nowych wyroczniach, które stworzyłam dla Ciebie na mojej stronie, czyli wyrocznia Uczuć, wyrocznia Złe oko oraz wyrocznia finansowa. Na co zwrócić szczególną uwagę korzystając z tych wyroczni, i jak to jest stworzone, kiedy z nich korzystać a, i kiedy z nich nie korzystać? <grych> Zaczynajmy więc! 99, czyli 9 września, mamy kolejny portal. Ostatni portal to była Brama Lwa naturalnie, 8-8. Ten portal 99 mamy co roku. Czyli co roku mamy 9 września, i co roku ten portal jest aktywny. Co to oznacza? Zwróć na to uwagę, że portal 9-9 jest tuż przed równonocą jesienną, czyli przed Mabon. I oznacza to, że jesteśmy w tej energii panny. To jest taki moment planowania, pchania czegoś do przodu, dobrej organizacji. To jest również taki moment związany z pieniędzmi, z, ze zbieraniem zbiorów. Tego, co już Ci się udało wysiać w tym roku, ale również, gdy zbieramy te zbiory, to tak jak już mówiłam o tym na ceremoniach, czyli na uroczystych wykładach ze mną, to trzeba te zbiory solidnie przesortować, aby zachować w Twoim życiu tylko to, co naprawdę chcesz, żeby w tym życiu zostało, natomiast te wszystkie zgniłe śliweczki wyrzucić, żeby ta zgnilizna, te choroby nie przeszły na to, co dobre i piękne, czyli sortowanie. Portal 99 następuje w tym momencie, gdzie kończą się wakacje, czyli kończy się ten taki, taki moment tralala, la, poleżę sobie troszkę na leżaczku, a może później coś zrobię. Taki moment takiego większego luzu, i przechodzimy w tym wrześniu w, te, w ten taki wir. Nie tylko, że dzieci idą do szkoły, ale my ogólnie jesteśmy w, takim, w takiej energii, no nagle, nagle coś się w nas aktywuje, że chcemy działać, że chcemy coś osiągnąć, chcemy coś w tym konkretnym roku jeszcze doprowadzić do końca. Bardzo piękna energia i dlatego ten portal uważam za jeden z najważniejszych w roku. Nie tylko dlatego, że sama mam urodziny 1 września i jestem już w tej energii tego portalu, w, tym, w tej energii panny. Przez całe moje życie, ale dlatego, że wiem, jak ważne to jest, żeby wykorzystać ten miesiąc wrzesień, by dopiąć pewne sprawy, jeżeli jeszcze w tym roku, gdzieś tam, pod koniec roku, na przełomie nowego roku, sobie powiedzieć: Wow, no, udało mi się w tym roku jednak to i to zrealizować, to było świetne, to, to było warte, to jeszcze jest ten ostatni etap, taki, żeby pewne rzeczy. Aby pewne rzeczy przycisnąć, żeby coś przyspieszyć i coś jeszcze popchnąć na te właściwe tory. I ten portal 9 września mamy oczywiście nasze spotkanie, Rytuał Świec Intencyjnych. On jest już opisany na mojej stronie, mariabukardi.pl, Gdy sobie wejdziesz w najważniejsze terminy, to oczywiście jest tam już. Ten rytuał, już można sobie ten rytuał zamówić, i tam jest dokładnie wszystko wyszczególnione, w których przypadkach ten rytuał będzie idealny. Oczywiście, właściwie w każdym momencie, gdy chcesz coś przyciągnąć, aktywować, dokończyć, zrealizować, zrealizować Twoją wizję życia, czy w sprawach finansowych, czy w sprawach materialnych, czy w sprawach jakichś, które są dla Ciebie naprawdę ważne. I teraz tak. Mówiłam o tym zadłużeniu i pisałam o tym zadłużeniu w artykule na blogu. Dlaczego dokładnie teraz taka wskazówka, żeby przed tym portalem popatrzeć na długi energetyczne i długi materialne, czyli typowo długi finansowe? Tutaj szczególnie chodzi o długi względem prywatnych ludzi. Czyli człowiek z człowiekiem, związek, umowa. Czasami mamy długi, o których żeśmy już dawno zapomnieli. Komuś coś żeśmy obiecali, nie dotrzymaliśmy słowa. Coś ktoś dla nas zrobił, nie daliśmy wymiany za to. I jeżeli wejdziemy w ten portal 9.9 z takimi Starymi rzeczami, które są nieuregulowane, które są, które gdzieś tam wiszą jeszcze z poprzednich miesięcy, to co się wydarzy? W momencie, gdy ten portal jest otwarty, 9 razy 9. Czyli to negatywne, te długi, te zobowiązania, te rzeczy, których nie udało ci zrealizować, pomnożą się 9 razy 9. No i wiadomo, że tego chcemy uniknąć. Jak tego uniknąć? Przed 9 września wyrównać wszystkie długi. To by było idealne, bo wtedy wchodzisz w tego 9-9 z, z taką piękną energią. Wszystko wyrównane, wszystko zamknięte, wszystko jest w idealnym, w idealnym takim poziomie energetycznym. I w tym momencie 9 razy 9, czyli to, że coś dałaś z siebie, dałeś z siebie, wyrównałeś, wyrównałaś, nagle 9 razy 9. I z taką energią wchodzisz w ten najważniejszy czas przed mabą, czyli przed równonocą. No jest to niesamowicie ważne i tak należy wejść w ten portal 99. No ale oczywiście nie każdy z nas może od razu gdzieś tam wykopać w ogrodzie worek ze złotem i spłacić wszystkie swoje długi. No to więc co zrobić? Co zrobić, żeby z taką energią, tą pozytywną energią wejść w to 99? Przypomnieć sobie, komu jesteś cokolwiek, dłużne, albo dłużne. Wszystko sobie przypomnij! Wszystko! Ja postaram się może dzisiaj, albo jutro wysłać z mojego sklepiku wszystkie przypominajki też o tych starych zamówieniach, które są nieopłacone, albo gdzieś może jakiś chochlik się wkradł, że. Wymiana popłynęła, a nie doszła, albo gdzieś wisi, albo coś w tym sensie, żeby przypomnieć również wszystkim osobom z Was, które mają tam jakieś płatności ratalne, ile tam jeszcze tego zostało. Ale to jest z mojej strony. Z Twojej strony, Ty sobie przypomnij wszystkie osoby, którym cokolwiek jesteś dłużna albo dłużne, cokolwiek, czy finansowo, czy energetycznie. Potem sobie zrób listę tego wszystkiego. Z takimi przegródkami, jaka osoba, jaka sprawa i czy ewentualnie jakaś kwota, i potem się zastanów, czy możesz tą kwotę wysłać do tego 9 września, opłacić. I tutaj mam na myśli również firmy takie prywatne. Ktoś coś dla nas zrobił, jakaś firma, jakaś naprawa, jakieś coś tam, coś tam, również to mam na myśli. Natomiast jeżeli chodzi o instytucje finansowe, takie jak banki, jakieś tam kredyty w bankach, to warto sobie to zapisać, zapisać sobie na tym Twoim podsumowaniu, ale tutaj nie musisz tym za bardzo się przejmować, ponieważ tam są już umowy. Tam są już umowy, banki sobie też szybciutko poradzą, jak jakieś tam raty nie wpływają, więc to nie jest coś takiego, co by było dla Ciebie priorytetem. Tutaj dla Ciebie priorytetem są takie zobowiązania międzyludzkie. I teraz tak. Jeżeli dojdziesz do wniosku, okej, okay, to mogę zapłacić, to, 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 to mogę wyrównać, tutaj mogę się jakoś zrewanżować, tutaj mogę zrobić coś dla tej osoby, to sobie napisz obok. Jak to chcesz zrobić, kiedy chcesz to zrobić, do tego 9 września? Jeżeli się okazuje, że jednak nie wiem, kolega, przyjaciel, przyjaciółka pożyczyły ci duże ilości pieniędzy, albo, albo masz jakieś duże zobowiązania finansowe względem jakichś prywatnych osób, no i wiadomo, że nie jesteś w stanie wykopać tego worka z pieniędzmi i od razu polecić tej osobie to zapłacić, to zrób sobie plan, co mogę zrobić, aby tą kwotę oddać tej osobie jak najszybciej. I wtedy robisz sobie plan, na przykład dobrze, we wrześniu tyle, w październiku tyle, w listopadzie tyle, robisz sobie konkretny plan, a następnie nawiązujesz kontakt z tą osobą czy z firmą. Na takiej zasadzie, słuchaj, jestem teraz no, nie za dobrej sytuacji, nie jestem w stanie wszystkiego Ci zapłacić, ale chciałabym albo chciałbym to wyrównać, że taką kwotę mniej więcej tego dnia, tego dnia, tego dnia, możesz to zrobić pisemnie, nie musisz, nie musisz tam telefonować i się przed kimś tłumaczyć, możesz wysłać SMS-a, że pamiętasz o tym, że chcesz to wyrównać i wyrównasz to jak najszybciej na takiej zasadzie. Tak, żeby nawiązać ten kontakt, żeby ta osoba wiedziała, że ty o tym pamiętasz, żeby ta osoba czuła, że ty tego chcesz i taką energię zostawiasz w przestrzeni. Mam nadzieję, że to jest jasne i logiczne. Jeżeli, nie masz, jeżeli coś tutaj jest niejasne, albo masz do tego jakieś pytania, już powiedziałam, nie masz do tego pytania. Jeżeli masz do tego pytania, to bardzo proszę tutaj, poniżej. W miejscu na komentarz, napisz ten komentarz, zadaj te pytania. I ja wtedy postaram się to wyjaśnić i jeszcze na to odpowiedzieć. To miejsce na komentarze jest dla nas wszystkich bardzo ważne, bo czym więcej komentarzy, no to wiadomo, większe zasięgi. Ten film jest pokazywany. I większej ilości osób, ale również dla nas jest to coś takiego. Jest to takie miejsce, gdzie możemy się komunikować, gdzie możemy sobie chociażby wysłać serduszko na takiej zasadzie: O, fajnie, dzięki za ten film, albo dzięki za przypomnienie. To jest bardzo, bardzo ważne. To też jest taki flow w energii, takie płynięcie w energii. Bardzo piękne, że mamy to miejsce na to komentarze, bo byłoby dużo gorzej, jakby tego miejsca nie było. Idziemy dalej. Czyli myślę, że temat 9.9 jest zamknięty. Dodatkowe informacje masz na moim blogu i dodatkowe informacje masz w moim sklepie maria.bukardi.pl w najważniejszych terminach. Idziemy dalej. Dlaczego nie warto słuchać przede wszystkim moich filmów? Moich słuchowisk, ale również wszystkich innych w trybie przyspieszonym. Ja wiem, że jest taka moda teraz na zasadzie słuchaj w trybie przyspieszonym dwa razy, czy tam ileś, i wtedy dużo szybciej coś ogarniesz, i dużo więcej się dowiesz. Kompletna bzdura. Wiesz, dlaczego takie rzeczy są głoszone? Bo w tym trybie przyspieszonym zmienia się wibracja głosu, zmienia się wibracja muzyki, zmienia się wibracja nagrania. I nie jest ona pozytywna. Wtedy dużo trudniej jest Ci wyczuć, jakie naprawdę energię ma ta osoba, jak na mnie działa ten głos, czy mi się wszystko w żołądku wywraca, czy też nie. Dlatego właśnie te osoby, które Ciągną z Ciebie energię, które źle na Ciebie wpływają. One będą głosić, tak słuchaj mnie w trybie przyspieszonym, bo wtedy się mogą szybciej wborować w Twoją aurę i w Twoje wnętrze. Zwróć na to uwagę, jeżeli bierzemy wiertarkę, no i wiercimy na takich wolnych obrotach, no to to wiertło wchodzi wolno. Ale jeżeli przyspieszymy na szybkich obrotach, to jest tylko ciśk i już jest wywiercone. I tak działa energia. Czyli jak ktoś się chce wkręcić w Twoje czakry, jak ktoś chce tam Ci zainstalować jakieś pobie pobierajki energii, to będzie Ci się do tego zachęcał, żeby słuchać w trybie przyspieszonym. Moja rada jest taka. Słuchaj mniej, ale normalnie. Słuchając i czując, czyli czując, jak na Ciebie wpływa ten głos, jak na Ciebie wpływa wibracja tej osoby. Dlatego nawet czasami jest lepiej słuchać niż oglądać. Dlatego ja tak bardzo lubię się nagrywać w formie słuchowisk, a dużo mniej w formie filmów, bo wtedy możesz w 100% się skoncentrować na tym, co ja mówię, na temacie, na wibracji, na tym, jak to na ciebie wpływa, czy cię to motywuje, inspiruje, czy też gdzieś tam obniża twoje wibracje. Dlatego moja rada, jeżeli masz taki nawyk, Wmówiony ci, że trzeba słuchać w trybie przyspieszonym, to od dzisiaj sobie go wyłącz, ten nawyk, i przetestuj wszystkie słuchowiska, wszystkie filmy w trybie normalnym. I wtedy odczujesz: Wow, ale to tragicznie na mnie wpływa. Ja się źle czuję, jak słyszę ten głos, a jak dam w trybie przyspieszonym, to jakoś tego nie czuję, no bo wiertło się wkręca. I to jest też taki troszkę szacunek. Szacunek do tej drugiej osoby na takiej zasadzie: to ma dla mnie wartość, co ta osoba dla mnie mówi. Ta osoba yy, angażuje swój czas, żeby nagrać coś dla mnie, o czymś mi opowiedzieć. To co, jak ja się z nią spotkam na żywo, to też ją włączę w trybie przyspieszonym? Czy sobie wezmę ten czas, żeby jej posłuchać? To jest, widzisz, to są bardzo skomplikowane aspekty energetyczne, wibracja, ale również ten szacunek, taka wdzięczność, taki, taki związek z daną osobą. To, to wszystko jest bardzo, bardzo skomplikowane, dlatego w tych naszych krótkich y, słuchowiskach ja tylko będę wspominać o pewnych rzeczach, ewentualnie odpowiadać potem w komentarzach, jeżeli będą pytania, albo będziemy często różne rzeczy poruszać, i potem będę mogła rozszerzyć dany temat, czyli. Ze względu na szacunek do mnie bardzo proszę, nigdy nie słuchaj mnie w trybie przyspieszonym to lepiej mnie w ogóle nie słuchaj. Taka jest moja rada i taka moja prośba. I tak samo z innymi osobami, szczególnie z tymi osobami, gdzie nie masz pewności, jak ta wibracja ich głosu, ich aury, ich energii wpływa na Ciebie. To sobie to przetestuj. Dobrze, idziemy dalej. Temat wyrocznia. Na mojej stronie bukardimaria.com stworzyłam dla ciebie niesamowite narzędzie, niesamowite. Taką miałam niez, niezwykłą inspirację, taką piękną energię, taką krystaliczność, taką diamentową, diamentową wręcz harmonię tworzenia tych, tych wyroczni, że sobie nie wyobrażasz. Te kilkadziesiąt wariantów, kilkadziesiąt odpowiedzi, które wynikają. Z tego połączenia z wszechświatem, połączenia z moją duszą, ale również z całego mojego doświadczenia tych wielu, 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 wielu lat pracy z ludźmi, wpłynęły, żeby stworzyć te wyrocznie. Te wyrocznie są tak skonstruowane, że możesz z nich korzystać zawsze, wszędzie, kiedy chcesz potrzebujesz tylko internet, tylko internet, nic innego. I przede wszystkim one mogą służyć Ci pomocą natychmiast. Natychmiast. Czyli nie trzeba czekać tam dwa tygodnie czy trzy tygodnie na analizę u mnie, przepowiednie u mnie, bo Ty możesz tą prostą odpowiedź i prostą poradę otrzymać natychmiast. One są tak skonstruowane, że zawsze działają. Zawsze idealnie działają. Jeżeli trzymamy się pewnego BHP, bezpieczeństwa, i ja o tym zaraz Ci opowiem. I teraz tak. Te wyrocznie. Kupujesz sobie za 13 zł jedną, to jest taka wymiana energetyczna. Dlaczego 13? Jedynka, energia maga, trójka, energia cesarzowej, razem trzynastka, czyli energia cesarza czwórka, no i oczywiście trzynastka, czyli koniec, który jest jednocześnie nowym początkiem, taka nowa szansa. Nowa szansa na zmianę i przemianę. Dlaczego? Ponieważ gdy masz ten dostęp do wyroczni, ona jest aktywna przez 24 godziny non stop, czyli przez 24 godziny możesz otrzymywać wskazówki dla siebie, dla swoich znajomych, dla rodziny, dla bliskich. Możesz zadawać różne pytania i teraz przez te 24 godziny możesz uzyskać odpowiedzi na różne pytania plus Tą moją radę. Pamiętaj, że gdy losujesz odpowiedź, to widzisz tą odpowiedź, ale trzeba przejść troszeczkę bardziej w dół, i tam jest zawarta moja rada konkretnie do tego, do tej odpowiedzi, co ja ci radzę, jak teraz iść dalej, żeby to zmienić albo na to wpłynąć. Są różne odpowiedzi. Są pozytywne, są negatywne, chociaż uważam, że nie ma negatywnych odpowiedzi, ponieważ negatywne odpowiedzi to są dla nas. Szanse, żeby coś zmienić, żeby na coś wpłynąć, żeby się dowiedzieć prawdy. Więc te tak zwane negatywne odpowiedzi mogą być niesamowitym impulsem, że otworzą ci na coś oczy, na jakąś osobę, na jakieś uczucia, na jakieś stany, na przykład w Twoich finansach, o których nie miałaś pojęcia albo tylko gdzieś tam przypuszczałaś, czy przypuszczałeś intuicyjnie, ale teraz masz tego potwierdzenie. Czyli mogą być różne odpowiedzi, i zawsze do tej odpowiedzi jest moja rada. No, i teraz takie BHP. Te wyrocznie zostały stworzone dla ludzi na wysokim poziomie. Czyli te wyrocznie zostały stworzone dla szczególnych ludzi, którzy mają szacunek, szacunek do energii, do energii wyższych, do energii boskich. Co to oznacza? Że gdy korzystasz z tej wyroczni, to się do tego przygotowujesz. Masz ten dostęp aktywny, to Oddychasz głęboko, oczyszczasz się, wiesz, że otrzymasz ważną wskazówkę dla Twojego życia. Czyli nie robisz tego tak hop siup, gdzieś, nie wiem, w toalecie, na no, takiej zasadzie. Może robić w toalecie, jeżeli tam masz święty spokój, ale na telefonie możesz to również zrobić, ale chodzi mi o to, że nie tak gdzieś pomiędzy drzwiami a oknem, tylko bierzesz sobie ten czas, bo wiesz, że masz 24 godziny to aktywne, więc nie musisz się spieszyć. Przygotowujesz sobie pytania, które chcesz zadać i wtedy z tej wyroczni korzystasz. Te wyrocznie nie są dla ludzi nienormalnych. Którzy co dwie minuty zadają to samo pytanie i losują sobie odpowiedź, tak długo, że im będzie pasować. Czyli ja myślę, że nie, nie muszę o tym mówić, ale może powinna, że jednak jeżeli ktoś, nie ma szacunku do energii wyższych. Jeżeli ktoś chce uzyskać konkretną odpowiedź, taką, która mu będzie pasować, to lepiej niech z tego nie korzysta, bo to jest wtedy śmieszne, to się mija z celem i wtedy bardzo szybko się mogą włączyć jakieś, jakieś siły, które po prostu będą manipulować, i, i będzie to jedna wielka komedia. Czyli jeszcze raz, jeżeli korzystasz z tych wyroczni, to podchodzisz do tego tak samo jak do spotkania ze mną, czyli jak do terminu u mnie. Podchodzisz z zaufaniem, wiarą, szacunkiem, ale również takim. Takim pięknym oczekiwaniem, że otrzymasz odpowiedź na Twoje pytanie, otrzymasz radę w Twojej sytuacji i gdy tą radę otrzymasz, to sobie ją zapisujesz, możesz sobie zrobić zdjęcie ekranu, zapisać sobie to, to konkretne przesłanie i korzystasz z tej rady. Żeby uniknąć takiej sytuacji, o nie, to mi się nie podoba, ta odpowiedź mi się nie podoba, to ja sobie jeszcze raz to włączę i może uzyskam inną. Bo wtedy nie ma sensu z tego korzystać. Wierz mi. Dobrze, to wszystko, o czym chciałam Ci dzisiaj opowiedzieć, czyli podsumowując, 9, 9 widzimy się na rytuale świec intencyjnych. Do 9 zrób sobie listę wszystkich Twoich długów, postaraj się wszystko, co możliwe, wyrównać albo ustalić jakiekolwiek wyrównanie z osobami, których to dotyczy. Trzecie, nigdy nie słuchaj mnie w trybie przyspieszonym. Czwarte, korzystaj z tych wyroczni, kiedy tylko potrzebujesz dla siebie, dla wszystkich twoich znajomych, dla przyjaciół, i pamiętaj, że zawsze możesz do nich wracać. Czyli, jeżeli za dwa tygodnie sobie pomyślisz, o coś mi tutaj nie pasuje, czy też czasem ktoś mi coś złego nie wysyła, kupujesz sobie dostęp na 24 godziny, sprawdzasz, stosujesz tą radę i idziesz dalej. Czyli pamiętaj, zawsze możesz do tego wracać, zawsze. A ja życzę Ci z głębi mojego serca przepięknego czasu przed portalem 99, no bo na pewno się jeszcze usłyszymy do tego czasu. I pamiętaj, jeżeli masz jakiekolwiek pytania, to zadaj je tutaj poniżej w komentarzu i ja postaram się w miarę moich możliwości na nie odpowiedzieć. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bukardi.